W tym zadaniu naszkicujemy wykres takiej funkcji. Aby to zrobić, tam na pewnym etapie wykorzystamy jeden ze wzorów, które tutaj przedstawiłem. To będzie ten sinus alfa plus beta. Zwiniemy sobie tę postać do takiej postaci, która będzie po lewej. Ale wszystko po kolei. Tutaj sobie po kolei wszystko zrobimy. Dobra. I Mamy taką funkcję f od x. Pierwiastek z dwóch sinus x plus x. Wymnóżmy może razy pierwiastek z dwóch, czyli mamy pierwiastek 2 sinus x plus pierwiastek z 2 cosinus x. Tutaj dążymy do takiej, do takiej sytuacji, żeby nam się tutaj pojawił cosinus tego samego kąta co so sinus tutaj po prawej. wtedy będziemy mieli po lewej stronie, znaczy po lewej, no tutaj w tej sumie będziemy mieli jedno z wyrażeń sinus cosinus i drugie wyrażenie sinu, też sinus cosinus i tych odpowiednich kątów. Jeżeli tak zapiszemy, no to będziemy mogli to zwinąć do takiej postaci, która jest tutaj po lewej. No żeby to zrobić, no to musimy mieć taki Takiego sinusa i takiego kosinusa, które by były sobie równe sinus kąta i czwartych i kosinus kąta i czwartych jest sobie równy, to jest pierwiastek z dwóch na dwa, i teraz sobie to wykorzystamy, tylko tutaj właśnie nie mamy tej dwójki. Musimy to jakoś podzielić przez 2. No możemy to wykonać w taki sposób, że po prostu sobie podzielimy przez 2 i jednocześnie pomnożymy. E, czyli mamy dwójka z przodu, to będzie odpowiadało za mnożenie, i tutaj napiszemy pierwiastek z dwóch przez 2 sinus x plus pierwiastek z 2 przez 2 cosinus x. Jednocześnie sobie podzieliłem przez dwójkę i pomnożyłem, czyli wartość całego wyrażenia się nam nie zmienia. Po to, żeby, po to, co zrobiliśmy, żebyśmy teraz wykorzystali e, ten fakt, że pierwiastek z 2 przez 2 to jest równy sinus x, e, sinus pi czwartych i cosinus pi czwartych. No to lecimy. Mamy F od X równa się 2. No i teraz tutaj już mamy sinus, czyli brakuje nam cosinusa do wzorku, no to zapisać możemy w taki sposób, że e, cosinus pi czwartych Sinus X plus tutaj brakuje nam sinusa, czyli zapiszemy sobie sinus pi czwartych cosinus X. No I teraz zwiniemy to z tego wzorku, który znajduje się w tym miejscu. Może już tutaj poniżej. E, czyli mamy F od X równa się 2 razy sinus e, alfa. Alfa znajduje się tutaj, czyli mamy X plus beta, beta znajduje się tutaj, czyli mamy pi czwartych. No i teraz możemy zauważyć, że taka funkcja, wzór, przekształc przekształciliśmy sobie do takiej postaci, gdzie można zauważyć przekształcenie wobec podstawowej, wobec podstawowego wykresu funkcji sinus, bo jeżeli mamy funkcję sinus, sinus x, to ona aby otrzymać taką funkcję, została przekształcona o pi czwartych w lewo, Pi czwartych w lewo. No i wartość jeszcze wymnożona razy 2, czyli wartość jest zwiększona o 2. I teraz już możemy bez przeszkód sobie to narysować. Może ja to zrobię tutaj po prawej stronie, tylko może się tak umówmy, że zrobimy zakres od 0 do 2 pi, no to lecimy mamy tak. Zero. i tutaj zróbmy pi drugich dalej mamy pi Trzy drugie pi no i dwa pi no i na początek może narysujmy wykres sinusa czyli tutaj mamy jedynkę i tutaj mamy jeszcze minus jedynkę, tutaj będziemy Miejscu. To powinno być bardziej zaokrąglone. I mamy wykres zwykłego sinusa. No i teraz, tak jak mówiłem, przekształcimy sobie ten wykres najpierw o pi wartych w lewo, następnie wartość zwiększymy o 2. No to lecimy. Może najpierw przekształćmy sobie o pi czwartych i narysujemy wykres funkcji sinus x plus pi czwartych, żeby tutaj e, może wszystko po kolei, żebyśmy tam powoli sobie to zrobili, czyli mamy tak. E, tutaj to w lewo o pi czwartych, czyli załóżmy, że tutaj byśmy mieli pi czwartych, to będzie mniej więcej gdzieś tutaj. No w tym miejscu następnie to przekształcimy sobie w lewo opi czwartych, czyli mamy tutaj, to w lewo opi czwartych, czyli tutaj to w lewo, tutaj i to w lewo, czyli tutaj. No i łączymy, czyli mamy taki wykres i to jest wzór funkcji ten, ten wykres funkcji ma taki wzór sinus x plus pi kwartych. No i jeszcze zostało nam to przekształcenie razy 2. Ono się odnosi do tego, że wartość zwiększamy razy 2. Tutaj te miejsca zerowe zostaną bez zmian. Tutaj była jedynka, to teraz będziemy mieli dwójka, bo razy 2. Tutaj się nic nie zmieni, tutaj była minus 1, teraz będzie minus dwójka. Czyli aż mniej więcej w tym miejscu. No i tutaj jest bez zmian. Czyli ten wykres funkcji ostateczny będzie wyglądał mniej więcej w taki oto sposób. No Tutaj powinno być to wyoblone. No i ta zielona funkcja to jest wykres funkcji 2 sinus x plus pi. 4, czyli tak jak mówiliśmy sobie na początku. To jest przekształcenie początkowej, hmm, początkowej funkcji sinus x o pi czwartych jednostek w lewo, no i wartość zwiększona razy 2.